Bartosz Szymanowski, nieobecny w dniu dzisiejszym, promotor profesor Renata Dubnowska, promotor pomocniczy dr Rafał Pęsa. W zakresie neurologii dr Katarzyna Gniada-Kolejnicza, promotor dr habilitowany Kazimierz Tomczykiewicz, promotor pomocniczy dr Józef Plus. W szczególności zasad dobrych obyczajów w nauce oraz dbałości o dobrą sławę Instytutu, w którym stawiają pierwsze kroki jako naukowcy. Tekst ślubowania odczyta przewodniczący Rady Naukowej, profesor Wojciech Marczyński. Bardzo proszę o powstanie. Uroczyste ślubowanie. Zacni doktoranci. Zawsze chwalebnie egzaminy, które celem zbadania umiejętności są prawem przypisane dla tych, co dążą do osiągnięcia tytułu i dostojeństwa doktora medycyny, przyszliście do nas, abyśmy was godnością, o którą się ubiegacie, ozdobili w tym zgromadzeniu. Lecz pierwej winniście złożyć przyrzeczenie, że zawsze będziecie tacy,
jakim nakazuje wam być godność, którą otrzymacie, a jakimi spodziewamy się, że będziecie. Przysięgnijcie więc, że przede wszystkim Wojskowy Instytut Medyczny, w którym osiągacie najwyższy stopień wiedzy medycznej, zachowacie na zawsze w pełnej szacunku i przywiązania pamięci. Sprawy jego i potrzeby w miarę sił waszych będziecie wspomagać. Następnie, że dostojeństwo to, na które was nałożę, zachowacie nieskażone i nienaruszone i że go nigdy nie sprawicie złym obyczajem lub życiem niewłaściwym. Wreszcie, że nieustającym trudzie będziecie pielęgnować i dalej prowadzić badania naukowe nie dla miernej korzyści materialnej i nie dla zdobycia czczej sławy, lecz aby prawdę jak najbardziej szerzyć, a światło jej, czym jest pomyślność ludzkości, jaśnie promieniało. Czy wy to ślubujecie i przyrzekacie? A więc już nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy tę godność, którą uzyskać pragniecie, wam nadali. Przeto ja, przewodniczący Rady Naukowej, w imieniu promotorów prawnie wyznaczonych, was, zacni doktoranci, na podstawie uchwały Rady Naukowej doktorem mianuję. Obwieszczam to i wszystkie prawa doktora nauk medycznych, prawa i przywileje wam przekazuję. Na dowód zaś tego dyplom pieczęcią Wojskowego Instytutu Medycznego, Państwowego Instytutu Badawczego, ozdobiony oddaję wam do roku. Dziękuję. Viva professores! Viva